Hej, witajcie z tej strony Kalasar, a to jest kolejny odcinek z serii Assassin's Creed Black Flag. Tutaj miałem się przenieść, mianowicie, kurde, nie mogę bardziej oddalić. Nieważne, niedaleko tego fortu, ale zauważyłem, że tutaj na początku gry praktycznie byliśmy. Mamy tu też, kurde, stel Majów między innymi. Więc sobie tutaj to obadamy teraz, tą wysepkę. Dobrze by było. Dobra, co my mamy tu po drodze? W ogóle mogę tutaj szybką podróż sobie odwalić, więc zróbmy tak, szybka podróż. Troszkę nam to zaoszczędzi czasu. Obadamy sobie tą wyspę, odpłyniemy i prosto do tego fortu. Ten odcinek będzie bardziej poboczniakowy, ponieważ już tutaj... Ajaj, nie zdążyłem strzelić w niego. Dobra. Nie będziemy aż tak się tutaj cackać z nimi. Skóra jaguara. O! Potrzebuję dwóch skór jaguara, żeby chyba tam do zdrowia coś zrobić. Tutaj mamy skrzyneczkę jeszcze. Warto ją sobie obadać. O, może jakiejś straszliwej ilości hajsów tutaj nie ma, ale... O kurde. Ale warto mieć. Tak czy siak. Tutaj jeszcze jest jakaś skrzynka. Chyba gdzieś niżej te dwie skrzynie są. Dobra. Raczej się nie zabiję, jak tu zeskoczę. No troszkę oberwałem, ale tutaj akurat życie się samoistnie tutaj regeneruje, więc luzik. Kolejna skrzynia. Tutaj jeszcze jakiś liścik, widzę. Sekrecik. A gdzie on jest? Gdzieś pod nogami. A, tak tu jasno, że kurde nie widzę. Okej. Co to za wpisik tym razem? Wpis 16. Obserwatorium. No tutaj do tych, co będą oglądać to na YouTubie, mogą sobie zatrzymać film i przeczytać. Okej, troszeczkę tutaj jest tego czytania. Okej. O, wyłaź z tego. Co tutaj, jakieś zwłoki? Mogę go przeszukać. O, proszę. Biedny był, miał tylko 11 hajsów. Dobra, podbiegnijmy po tą skrzynkę. I znowu będę musiał szybkiej podróżyć na ten punkt widokowy. Sam to będzie bliżej już. Okej, co my tu mamy? Sobie oznaczę to. I szybka podróż. Stel Majów gdzieś jeszcze powinien być, ale dobra. To odkryjemy sobie jeszcze ostatni punkt widokowy. To już wszystko powinno być ładnie na mapce. Okej, sekret akurat wszystkie zdobyte. O! Aż nie zdążyłem! Serio? Przecież kliknąłem. Wow, jaki... Jak się zbugował! Co to było? Ale dobra. Mamy kolejną skórę jaguara, dzięki czemu, no właśnie, mamy metal wytwarzania... Już powinno mi wejść do metal wytwarzania. Dobra. Ulepszenie zdrowia. To ochronne odzienie zwiększa poziom zdrowia Edwarda o 25%. Jej! Być bogatym. Dokładnie. A Astrona Pistolet to też by się w sumie przydało. Więcej pocisków byśmy mieli, ale maksymalne zdrowie. Kość żarłacza białego. Będzie w końcu trzeba zapolować sobie na te całe rekiny, nie rekiny, żeby pozdobywać. No, widzę znowu jaguar. Ale może mnie... Jedna... Aj, nie widzę. Kurde. Gałąź mi zasłoniła, no. Ale kurde, zlamiłem. Ups. Przeładuj szybko, Edward. Aż, źle. Znowu, kurde, jeszcze zginę zaraz.
Serio, nie trafiłem. Lololola, idź. Będzie mnie widział? Będzie, kurde. Lolola, uciekajmy. No i ginę. No nie. Jaguar mnie wykończy. No przeładuj to, Edwardzie. No i po mnie. Dobra. Taki fail, kurde. W ogóle czemu ja go nie trafiłem? Dobra, teraz będę na pewno ostrożniejszy. O, ale... Nie mówcie, że to znowu Jaguar jest. Coś tu biegło przed chwilą, dobra. Tak czy siak... Tutaj jestem bliżej już tego punktu widokowego. Będzie cała mapka przynajmniej odkryta. Bliżej mnie wyrzuciło. No i szybka podróż też do tego miejsca będzie odblokowana, też plusik. Okej. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Styl majów jest tam u góry. Dobra. To może sobie kiedyś to poza odcinkiem całkowicie już obadam te skrzynki, pozbieram. No to nic szczególnego. Skaczmy sobie tutaj. No troszkę za nisko, kurde, tu mi poleciał, ale chyba wyboru za bardzo nie miałem. Jak tam się na górę dostać? O, to jest pytanie. Pędek jakoś? Może? Dokładnie. Tutaj, jak będą jakieś skrzynki po drodze, to sobie je pozbieram. A tak to prosto do tego Stella Majów chcę się udać i właściwie to wszystko będzie z ciekawszych rzeczy do roboty. Okej, okay, coś mamy tutaj jeszcze po drodze. Dobra, od razu sobie ten Stella Majów oznaczę. Jest gdzieś tam. Tutaj tą skrzynkę jeszcze można zebrać, po drodze będzie. Gdzie ona się schowała, ta skrzynia? No, tutaj ją mamy. Przeszukajmy. A ten styl majów gdzieś za wodospadem, czy coś? A nie, przed. Już myślałem, że gdzieś w jakiejś jaskini będę musiał wejść. Dobra, to się wydrapmy, rozwiążmy zagadkę i... Zobaczymy. Jak to powinno być, chyba tak. No, dokładnie. Wykopiemy sobie już kolejny ten kamyczek. Też będziemy bliżej do zbrojki, jakby nie patrząc. I później będzie trzeba się zastanowić, którą zbroję będziemy nosić, tam templariuszy czy majów. Ale poza skrzynkami nic tu już nie ma. To ja się przeniosę tutaj szybką podróżą i gdzieś tam łódka powinna być. To wrócimy na kawkę i ruszamy na foryt zdobywać kolejny. Okej. Okay. Gdzieś tam na dole chyba powinna być łódka, czyż nie? Pokaże mi to, nie pokaże na mapie, kurde. Dobra, ryzyk fizyk. Mówię, że jeszcze raz szybką podróż będę musiał zrobić. W ogóle na kawkę nie mogę od razu się przenieść. Nie mogę, niestety. Gdzieś tu chyba jakaś łódka była, coś mi się wydaje. No chyba nie w tym miejscu. Dobra, ale tutaj chyba powinno już być. Albo tutaj od razu na statek się przejdziemy, gdzieś tam koło statku na pewno coś powinno być. Ej, troszkę małe zamieszanie. Dobra, w tą stronę się udajmy. Tam już jaguar wredny czyha, ale uciekliśmy.
Jakby tu zejść, żeby się w miarę nie zabić. O, dobra. Troszkę to nam... Kurde. Nie to chciałem zrobić. Dobra, tutaj już jakaś łódka powinna być. No nawet jeśli nie, no to Kafka jest już blisko. Zawsze pełno tych łódek. Długo szukać ich nie trzeba, tutaj kurde nie ma. No cóż, trudno się mówi. Skakujmy w takim razie na Kafkę i ruszajmy. No, wyspisz się ten dek, da radę. Jej, wszyscy się cieszą. No to ruszajmy. Wypłyń w morze. Ja i wczytywanie. Bez tego by się nie obyło. No, dawaj gro, dawaj. Lecimy na fort. Nieodkryta lokacja. Dobra, mniejsza na razie z tym. O, 1200 statkiem to nie aż tak daleko. Więc luzik. Tylko ciekawe, jaki to poziom trudności będzie. O, widać już się, że zaczyna pogoda psuć. Dopóki nie przejmiemy fortu, pewnie będzie cały czas taka pogoda. Sięgnę. Dobra, już sięgnę. No, płyniemy szybko, przecieru strzelają z moździerzy. No, przeładuj, przeładuj. Jeszcze raz. Wow, tornado jeszcze tutaj mnie będzie gnębić. Kurde, jaka pogoda. Jeszcze te tornado całe. Dobra, już troszeczkę podniszczony jest ten fort. Teraz z tej strony już nie ma żadnych zabezpieczeń. A i nie wiem, czy dobrze trafiłem. Kolejne zabezpieczenie zniszczone. Wow, 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 ale blisko tornada przepłynęliśmy. No, troszkę nieciekawie, ale dobra. Strzelajmy dalej. Bądź. Ile jeszcze tu zostało? No, jeszcze troszkę zostało tych zabezpieczeń. Okej, okay, jeszcze dwa. Tutaj mur widzę. Dobra, zawróćmy lepiej tak. I tu tornado już prosto na nas płynie, kurde. Ale nas ściągnęło. Kurde. Akurat na nas. Prosto na nas, kurde. Musiało wpłynąć to tornado. I dookoła tego fortu. Hamsko, kurde. Nie pływa, ale się toczy, że tak to można nazwać. No i okej. I nagle się pogoda poprawi. No radzie tu można zacumować. Z drugiej strony. To płyńmy w takim razie. No deszcz przestał. No chmury może... Nie są jakieś. Nie jest może jakoś pogodnie, ale przynajmniej nie pada już mimo tych tornad. Tylko rozwaliliśmy tą osłonę fortu i ładnie się wszystko uspokoiło. Okej, okay, cumujmy.
No i wskakujmy. Bzium. No, wskakuj, Edward. No, co jest, nie wskoczysz tu. Dobra, zajmijmy się w takim razie tutaj pozbyciem się dowódcy. Gdzieś tam tę stronę. No kurde, kliknąłem kontra. Ajajaj, dobra. Mieczory trzeba wyciągnąć. Dobra, masz, nie będziesz mnie tu kontrować. No, dosyć ciężki przeciwnik, rodzaj przeciwnika, bo nie da się ani przełamać obrony, ani skontrować za bardzo. Dobra, teraz mnie nie zauważył, więc łatwo poszło. I po ostatniego ten fort. No, widać, że dużo większy poziom trudności. Tutaj muszę jakoś tutaj do góry wbiec. Chaos mały tutaj się kurde dzieje. Dobra, dam radę? Dobra, nie zauważył mnie. No i okej. Idziemy zabić przywódcę czy kapitana. Zwał jak zwał i powinno być pod sprawie. Jej. Zbierzemy sobie skrzynki od razu. Zobaczymy, czy będzie jakieś zlecenie zabójstwa, ale raczej powinno być, jak to w forcie. Jakby cię tu zabić? Od tyłu. Jej. Okej, czarna flaga jest. Zaraz powinno się słonecznie zrobić, tak obstawiam. Chyba, że nie przewinie do dnia, bo teraz widzę, że noc jest. Okej, co my tutaj mamy? Orka. Żarlał arczbyczy. Chyba jego kości potrzebuje tam. Ale dobra, na razie się tym zajmować nie będziemy. To jest jakaś nieznana lokacja, ale dobra. No to już powoli będziemy wtedy ruszać. Dobra, zahaczymy o to, bo tu chyba jakaś mała lokacja powinna być. Zahaczymy o to i lecimy do misji głównej. Tylko jeszcze zobaczę. O, rozpocznij misję, to jest to zlecenie zabójstwa, więc można od razu sobie wziąć. Płyn na miejsce zasadzki. Dobra, niech to se tam będzie aktywne. A tymczasem jeszcze sobie wszedł po te skrzynki. Akurat na odcinek dużo czasu już nie zostało, więc na te odcinki na YouTube'a co będą, to zaczniemy już przy tej lokacji. A tymczasem skrzynki sobie zbiorę. Gdzie tu jest jeszcze jakaś skrzynia? Czy to jedna była? A nie, jeszcze jedna jest. Dobra, będę musiał jeszcze raz tą lokację zaznaczyć. Okej. Uff, i też by się przydało Floating Way tam odwiedzić. Lalala, dobra, nie straciłem życia. Kurde, nie gwizdaj, tylko skrzynkę otwieraj. I okej. Z powrotem lokację oznaczamy i lecimy do kawki. Tylko jak stąd wyjść? Tu brama, kurczę, zamknięta. W sumie mogłaby być przecież otwarta już po zajęciu tego fortu, no ale dobra. Małe utrudnienie jest, ale już mniejsza. No, zeskakujmy, zeskakujmy. Ziuuu. Te stalowe nogi Edwarda. No,
Kurde, na ziemię zejdź. No, w końcu się udało. No okej, możemy powoli już ruszać. Podpłyniemy sobie. W ogóle, gdzie to jest te zlecenie zabójstwa? Gdzie to mi każe płynąć? Nie widzę. Mniejsza z tym. Gdzieś w tamtą stronę, dobra. Tak czy siak podpłyniemy sobie do tej lokacji kawałeczek. Okej, okay, w sumie to tutaj będzie najwyżej krótszy odcinek na YouTube'a. Tutaj sobie zakończymy. Albo w sumie będzie dłuższy najwyżej. Dobra. Nie będę już tak kombinować. Sobie odkryjemy tę lokację, raczej nie powinna być duża. No i to wtedy zakończymy. Niech będzie i tak. No co bądź, to nie jest aż tak daleko. Na miarę statku. Jakaś mini wysepka, ale to akurat mnie interesuje. Poza tym tylko fragment animusa tam jest, więc nic specjalnego. A już za nami połowa drogi, więc luzik. Mam jakaś chyba fregata, widzę. Jakby był jakiś liniowiec czy coś, bym może spróbował zawalczyć sobie go, przejąć do floty, ale na razie mniejsza. A nurkowanie tutaj będzie. Dobra, zobaczymy co i jak. Raczej nie powinno to długo zająć. Przycumujmy, jak tylko nam gra pozwoli. Okej, no i złazimy pod wodę w takim razie. I co my tutaj mamy? 7 skrzyni. A, nic szczególnego. Ale sobie pozbieramy te skrzynki. A, tylko kurde, znowu rekiny pewnie. Już tam widzę. No, w dół, w dół, w dół. Tutaj raczej nie powinny nasze rekiny dopaść. O kurde, to kuje. No, troszkę hajsu jest. Powietrza jeszcze na razie mam. O, szybko, szybko. Ale to mnie trochę pokuła ta. Ale wolę już być pokutym przez meduzę niż ugryzionym przez rekina. Ale tam gdzieś dwie skrzynki obok siebie, ale jeszcze by się przydało powietrze zebrać. O, nie widzicie mnie, nie widzicie. No, interakcja. Powietrze trzeba zebrać. No i szybko, szybko tutaj do środka. No, wpłyniesz tu. Będę ciężko się troszkę pływa. Ale dobra, da radę jakoś to ogarnąć. A gdzie ta druga skrzynia? Jak do tej drugiej skrzyni tam dotrzeć? A, tutaj jest przejście. Wow! Nie widziałem tych kolców drugich. 1000 redali. Tyle wygrać. Raczej jakoś tędy dam radę. Chyba muszę z powrotem wyjść. No dobra, w takim razie wyłazimy. Znowu do rekinów, nie. Ale la, kurde. Szybko, szybko. W dół płynie, w dół. Kurczę, jak się w dół płynie. Szlak by to. Uff. Mało brakowało. I tutaj już nie wpłyną. Mało powietrza, mało powietrza. Dobra.
Kurde, życie mi się nie regeneruje, to lipa troszkę. No, chyba mnie teraz zabiją. Szybko, szybko. Dobra, mało powietrza. Gdzie jest ta beczka? Kurde, wyżej? No jajce, nie róbcie. Gdzie jest powietrze? Dobra, udusiłem się właśnie. Ajaj. Gdyby nie te rekiny. Kurde, myślałem, że to gdzieś tam na dole jest. Ta beczka z powietrzem płynie tam. No nie. Kurde, jeszcze. Tak, jeszcze tutaj mi wskoczył Edward. Kurde, no. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Czy w ogóle mi to zapisało? O, dwie skrzynie tam zostały, to może już niedostępne. No to czemu? Dobra, tak czy siak zapisało się to, co było tam zebrane. Myślę, może tam kiedyś jeszcze zawitam i dozbieram, jeżeli będzie to konieczne. A tymczasem ten odcinek na YouTubie, co będzie, to już zakończymy. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia i na razie.